W dzisiejszym filmie będę w bardzo śmieszny sposób wkurzał moich braci w Minecrafcie. Najpierw zamienimy się w pieska i będę wkurzał rodzinę, która mnie adoptuje, a potem zagramy w najdłuższą odpowiedź wygrywa i ja będę oszukiwał. Mamo, kończę z YouTube'em. No coś ty, dlaczego? Dlaczego? Ja ci nie pozwalam. Ale jak to nie pozwalasz? Nie, kończę z YouTube'em, no bo nie ma to sensu. Zobacz, tu jest nowy kanał, Adam się nazywa. Co? Czekaj, zobacz, Adam? Adam, subskrybuj Adama. Aha, czyli teraz no. Na tym kanale będę nagrywał, no, no dobra. I jak go subskrybujesz, to będzie ekstra. Tak jak powiedziała moja mama, subskrybujcie nowy kanał, który nazywa się Adam, czyli tak jak moje prawdziwe imię. Aby go znaleźć, to teraz musicie kliknąć w komentarze i tutaj jest mój przypięty komentarz i na niebiesko podświetla wam się link do nowego kanału. Wejdźcie tutaj i zasubskrybujcie go i koniecznie zostawcie dzwoneczek ze wszystkimi powiadomieniami. Dobra, dzieciaki, jesteśmy na miejscu. Wreszcie będę mieć pieska, będę go karmić, będę go głaskał, a Filonie będzie go miał, bo będzie tylko mój. Nie, ty nie będziesz go głaskał, ja zabiorę go do siebie i już go nigdy nie macie. O mój Boże, widzowie, słyszę jakąś rodzinę, wreszcie ktoś przyjechał, może mnie przygarną, muszę się naprawdę bardzo postarać. Wow, jakie tutaj są fajne pieski. O, wszystkie ma... ale ten skacze ładnie. Ja nie mogę, jaki słodzie. O kurczę, zainteresowali się nami. Dobra, będziemy jeszcze tutaj skakać i może troszeczkę poszczekamy. Ale wysportowany, piękny taki, mój piękny słodziaczek. Mój, tylko mój, tylko mój. Dobra, dzieci, możecie sobie wybrać jakiegoś pieska. Nie wiem czemu, ale te wszystkie są bardzo dziwne. Więc ja biorę tego, tego słodziaczka. Od razu skradł moje serce. O kurczę, dobra, widzowie, zainteresowali się nami. Mam nadzieję, że nas bez. Ja chyba tak też wezmę tego pieska, bo on jest taki ruchliwy, będę się z nim tyle bawić. Filo, piątka! Piątka, jesteśmy najlepsi braci! Yeah. Dobra, no to idziemy do obsługi z tym pieskiem, weźcie go sobie, no i idziemy za niego zapłacić i wracamy z nim do domu. Dzień dobry, chcielibyśmy kupić tego pieska. Ha, dobrze, to poproszę. Fakturka, dobra, to pan później podpisze. Już jest wasz. Dobra, piesku, wskakuj do nas. Dobra, zaprosi nas do samochodu, okej, wchodzimy. Ła, jest to stary, jak ja dziwnie jadę, ale jest, jedziemy z nimi do ich domu. Witaj w nowym domu, piesku. Zobacz, jak on fajnie wygląda. Dobra, dzieci, możecie wybrać, jak będzie się nazywał. Surson. To jest Surson. Dobrze, więc nasz piesek będzie nazywał się Surson. Zobacz, zobacz, piesku, tutaj będziesz spał. Taki piękne łóżeczko, będziesz ze mną spał. Okej, dobra, przygarnęli nas do domku. A co jeśli na przykład podeptałbym im pościel? Ciekawe, czy się wkurzą. I zobaczcie to. O, wybrał moje łóżko. Co ty robisz? Wypadł z tego łóżka. Wybrał moje łóżko. Zły pies. O nie, ten Bolo to jest chyba tata. On jest naprawdę bardzo wkurzony. Dobra, co jeżeli będziemy teraz na żółtej poskaczemy? No nie, ej, co ty robisz? Ja też poskaczę. Chodź z mojego łóżka, nie wolno deptać. Ej, kurczę, jak oni się wkurzyli, widzieliście to? Piękny piesek, piękny. A, uderzył mnie. O nie, będziemy teraz płakać, bo mnie uderzył. Niegrzeczny pies, niegrzeczny. Zostaw psa, spokojny. Nic się nie stało. Dobra, ten najmniejszy członek rodziny to jest chyba najmłodsze dziecko. Ono nas bardzo lubi. Masz, piesku, to są kości, masz sobie je zjeść. Nie, nie dawaj mu tych kości, on się nimi zadławi, jeszcze coś się stanie. Ale pieski lubią kości. No i mówiłem, co zrobiłeś, mówiłem mu, żebyś nie dawał mu tych kości. Pieseczku, pieseczku, zobacz, co do ciebie przyniosłem. To nie jest niedobre kości, tylko zdrowe mięsko. Masz, piesku. Co ty robisz, Ato? Oddaj pieskowi jedzenie. Jest, widzowie, dostaliśmy od nich właśnie mięsko, superancko. Dobra, dzieci, dzisiaj na kolację możemy usmażyć sobie kiełbaski nad ogniskiem, chodźcie. Kurczę, chyba piesek też się cieszy na tą myśl, że idziemy nad ognisko, ale będzie fajnie. Okej, widzowie, dobra, teraz skoczymy do tego ogniska, zobaczymy, jak się wkurzą, hop! Nie, ugaście go, dobra, było naprawdę blisko. Co ty robisz, zły pies? O nie, dobra, widzowie, oni nas ugasili, to są naprawdę bardzo dobrzy panowie. Niestety, musimy ich wkurzyć jeszcze raz. Dobra, trzeba tego pieska umyć, chodźcie na basen. Tak, uwielbiam basen. Okej, dobra, zabrali nas na basen, widzowie, więc teraz powkurzamy ich na tym basenie. Patrzcie, wejdziemy może tutaj na samą górę i zobaczmy, jak jego ojciec zarabuje. Piesku, co ty robisz? Nie, piesku, złaś, coś ci się stanie. Ale się nas wkurzyli, dobra, wejdą tutaj, a ja skoczę i... Nie skacz, nie proszę, nie skacz, proszę, nie. Skoczymy, let's go. Nie, brakuj go.
Pieseczku, szybko wypływaj! Jest, dobra, udało nam się, okej. I teraz będziemy udawali, że się topie. Zobaczymy, jak właśnie zareaguje ich tata. Piesku, nie top się, do góry, wypłyn do góry, do góry. Do góry. O Jezus, dobra. Łódkę. Pieseczku, masz łódkę. O Jezus Maria, jak ja się topę, widzowie, pieseczku, co się tu dzieje? Niedobry, pieseczku, prawie się utopiłeś. Ale się wkurzyli na mnie, dobra, a tutaj jest jakaś motoróweczka. A co widzowie na to, żebyśmy do niej weszli teraz i popływali? Patrzcie na to, ziu. Nie, piesku, nawet do niej myśl, wracaj tu. Ale się wkurzają na mnie, bo tak. O nie, ja zaraz cię złapię, pieseczku. O, dobra, wychodzimy stąd. Zniszczyli nam, co? Tylko nie, dobra, wychodzimy stąd. O mój Boże, dobra. Zabieram was z tego basenu, bo tu jest bardzo niebezpiecznie. A nie, tato, proszę, jeszcze 5 minut. Nie, jeszcze coś się stanie, ten pies zaraz się utopi. Wracamy teraz do domu, już. Ale ten tata się na nas wkurzył, dobra, wracamy do ich domu. Dobra, słuchajcie, dzieci, za domem znajduje się skrzynka z broniami. Pod żadnym pozorem nie możecie ich dotykać, rozumiecie? Tak, ja wiem, dobra, ale powiedz to temu żółtemu, bo ja to wiem. Dobra, to chodźcie na górę, dzieciaki, coś wam pokażę. Wow, ale fajny brązowy prezent. Okej, w takim razie oni są na górze. Zielony idzie teraz spać, także my wyjdziemy sobie tymi drzwiczkami, dobra? Jest tutaj jakaś skrzynka, faktycznie, widzowie. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. O Jezus Maria, ile broni. Ale mam też tutaj takiego drilla, patrzcie. O Jezus, przedrilowałem krowę, nie, tylko je to. O Jezu, co odrobi, zobaczcie tego. Nie, to jest jakiś bardzo agresywny pies. Zły pies, Sursą, co ty robisz? O, nie przyłapali nas, widzowie. A co teraz zrobię? Mam nadzieję, że nie oddadzą mnie znowu do schroniska. Wykręcisz jeszcze jeden taki numer i oddam cię z powrotem do schroniska. Proszę, tato, nie. To jeszcze dobry piesek. No, na razie na to nie wygląda. O, nie, chcą nas oddać do schroniska, tylko nie to. A jestem przecież normalny pieskiem, tylko chcę się bawić. Dobra, idę sprawdzić, czy są moje bronie. Co? Nic nie ma? Mówiłem tym dzieciom, żeby nie zabierały moich broni. No, a to musiał zabrać je do szkoły. No, przysięgam. O nie, widzowie, zaraz się chyba skapną, że to ja wszystko zabrałem, tylko nie to. Dobra, przyznawać się, który zabrał moje bronie? To nie ja. To byłeś ty, to na 100% byłeś ty. To był ten Anto, jestem za mały. A może to był ten niegrzeczny pies, od razu ci nie ufałem. Oddawaj wszystkie moje bronie. O nie, kurczę, chyba nas odkrył, musimy wszystkiemu bronie oddać, no dobra. Wiedziałem, że to był on. Dobra, nie bierzcie już nigdy tych broni. Dobrze, tato, już nigdy nie będziemy ich brać. Tylko powiedz to Filowi jeszcze 2 razy. Powiedz to, a to jeszcze 4 milion razy. Oboje macie ich nie dotykać. A ty, psie, za to wszystko idziesz do końca. O nie, tylko nie to. Jestem teraz bardzo smutnym pieskiem. Piesku, spokojnie. Uwolnię cię jakoś. Dobra, jest, okej. Przynajmniej jednego sojusznika mamy po swojej stronie. Dobra, już idziemy tutaj, bo ten ojciec jest naprawdę bardzo na nas wkurzony. Dobra, idź jeszcze raz do końca. Chodź za mną na górę. O nie, tylko nie do końca. Czekajcie, zacznę teraz skobleć, może się nade mną zlituje. Nawet nie ma opcji, że mnie przekonasz emocjonalnie. Właź do tego końca, raz, dwa. O nie, teraz idziemy do końca. O kurczę, zostaliśmy tu zamknięci. Nie, tato, nie zamykaj go. Nie, ten pies jest zły, musi tu zostać. Nie jest zły, on chciał się bawić. Bawić się moimi broniami? Czy ty zwariowałeś? Zaraz ciebie zamknę w tym końcu. To możesz mnie zamknąć. Ja będę tutaj cały czas siedzieć z moim piesem. O nie, ty z tym psem jeszcze mi stąd uciekniesz. Dobra, dzieci, idziemy na dół. A tego psa tu zostawiamy. O nie, zostawili mnie teraz samego. Piesku, uwolnij się. Ale proszę cię, nic już nie rób. Wiesz, że bardzo cię lubię, mój tu pieszczoszku. Jest, dobra. Nie, tak głupie psisko się by dostało. Przestań tak na nas udać. Uciekaj, piesku. Nie, on ucieka, łapcie go. Ucieka od tej złej rodziny, co tu się w ogóle dzieje? Wracaj tu, ty głupi psie. Szybko uciekaj, piesku. A masz klikami. Dobra, co tutaj w ogóle jest? O Jezus Maria, jaki TNT. Dobra, idziemy to wysadzać, zobaczymy, jak się na mnie wkurza. Czekajcie, postawimy lawowe TNT, zobaczymy, co nisko spadną. Głupi pies, wysadzi nas. O kurczę, jak się lawa wylała, widzieliście to? Co to jest? Co to jest? Co ten pies robi? Co to jest? O Jezus, jak to wyrzuciło, nie? Teraz widzę, zostało mi jeszcze TNT razy 20. No po tym to już będzie naprawdę bardzo wkurzony ojciec. Dobra, okej, widzę ojca, wysadzamy TNT razy 20. Nie, co ten głupi pies robi? O nie, muszę uciekać. O Jezu, jak dostałem. Co ty zrobiłeś, ty głupi psie? Nie no, teraz to już przegiąłeś, wracasz do schroniska. O nie, dlaczego? Siadaj, ty głupi psie, wracasz do schroniska. Piesku, będę za to on tęsknił, zawsze będziesz w moim serduszku. Siadaj, właśnie.
ścian. Wracasz do tego schroniska. Tylko nie to, kurczę. Ale tato, zastanów się, no, ostatnią szansę. Nie, ten pies już przegiął. Ale ostatnią szansę, no zobacz, jakie słodkie oczka robi. Nigdy w życiu. Dobra, pakujcie się do auta, zostawiamy go tutaj i wracamy do domu. Zamiast tamtego psa, to weźmiemy tego. Ten jest znacznie dużo lepszy. Ja nie chcę innego, ja chcę tego. Siadaj do samochodu, wracamy do domu. Zaraz się zaczyna pierwsza runda. Okej, dobra, już czas leci. Więc pierwszy zaczyna Dyzio. W takim razie temat jest coś do picia. Dawaj. Oj, Boże, już wiem, to jest moje ulubione picie. Patrz na to. Coca-Cola. O Jezu, jakie to jest wysokie. Przecież ja tego nigdy nie przebiję. No nie. Dobra, w takim razie teraz Filo, dawaj ty. Coca-Cola jest łe. Ja biorę frugo. O, faktycznie, dobra, jakieś frugo. W takim razie to nie jest takie wysokie jak Dyzia. Dobra, widzowie, w takim razie ja wybrałem sobie słowo Pepsi. Zobaczcie, już się pojawiło w moim ekwipunku i za chwilkę będę je stawiać. Więc sobie, widzowie, stawiamy P, E, P, S, I. Dobra, w takim razie jesteśmy chyba na równi właśnie z Filem, ale Dyzio jest tak wysoko. O nie, dobra, więc czas się skończył. Dobra, więc 3, 2, 1 jest kolejny temat, są to gry. Mam już pomysł, napiszę moją kiedyś ulubioną grę. Napiszę Fortnite. O nie, Fortnite, przecież to też jest taki wysokie. Jak ja go mam prześcignąć, to jest dosłownie niemożliwe. Dobra, w takim razie teraz ty, Filo, jaką masz grę? No to ja napiszę FIFA. FIFA, a co? Jest podobne w ogóle do Filo, ale to jest naprawdę mega krótkie. Dobra, widzowie, muszę coś szybko wymyślić. A może to, w co teraz gramy, czyli Minecraft? Dobra, Minecraft jest naprawdę nawet długi, więc możemy wtedy się zbliżyć do Dyzia. Dobra, widzowie, zobaczcie w moim ekwipunku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co? 9 liter! Okej, dobra, to jest niesamowite dosłownie, więc już to stawiam. Więc zaczynamy stawianie. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Okej, zobacz, Dyzia, jak się do ciebie zbliżyłem. Tak, jesteś naprawdę blisko, ale już losujemy kolejny temat. Więc widzowie, za 3, 2, 1 i jaki mamy temat? Marki samochodów, panowie. Jakie samochody wam przychodzą do głowy? Już ci pokazuję, patrz na to. Ja robię Golf Golf 7. O kurczę, Golf 7? Ale to chyba nie jest marka samochodu, stary. Jest, nie znasz się, Nunu. Dobra, mniejsza z tym. W takim razie, co ty, Filo, masz na myśli? Dobra, no to ja biorę najlepszą markę samochodów, BMW. BMW? Ej, no BMW jest fajne, ale przecież jest takie króciutkie. O nie, dobra, widzowie. Mimo tego, że minęły dopiero dwie rundy, to ja i tak jestem nad Filem, który ma już trzy. Okej, w takim razie, jaki możemy sobie pomyśleć samochód? Może Renault, Renault. Zobaczcie, widzowie, już w moim ekwipunku wyświetliło się Renault, bo właśnie tak się pisze Renault, więc będziemy już teraz stawiać. Okej, więc stawiamy Renault. 7 liter, patrzcie, widzowie, już praktycznie dogoniłem sobie Dyzia, a ty jesteś, Filo, tak nisko. O nie, chyba zaraz przegram. Chłopaki, czemu wy jesteście tak wysoko? Bo myślasz bardzo słabe słowa, stary, ale dobra, widzowie, teraz uwaga, będzie podnosiła się lawa. I uwaga, widzowie, za 3, 2, 1 podniesie się lawa i... O nie, zobaczcie, jak się lawa podniosła, patrzcie, dosłownie jest przy Filo. O nie, bo no, tu jest gorąco, ja zaraz tam spadnę. No jest bardzo gorąco, ale ja i Dyzio jesteśmy tak wysoko, że dosłownie nie mamy się na razie czym martwić. Ale Filo, musicie naprawdę teraz postarać, wymyśl jakieś słowo, zobaczcie, za chwilę pojawi się kolejna runda, za 3, 2, 1. Uwaga, co to jest, pory roku? Słuchajcie, dobra, w takim razie jakąś porę roku musimy wymyślić. Dobra, ja biorę moją ulubioną porę roku, oczywiście jest to lato. Lato, w takim razie, kurczę, no lato też jest moją ulubioną porą roku. No dobra, w takim razie, dawaj ty, Filo, tylko naprawdę pamiętaj, musisz się postarać, bo zaraz przegrasz. No dobrze, to ja coś blisko lata wybiorę wiosnę. O, wiosna, dobra, to już ma kilka liter więcej. Ja myślę, że wybiorę zimę, bo niestety lato zabrał mi Dyzio, a ja bardzo lubię lato, no ale dobra, może być i zima. Okej, w takim razie już pojawiły się literki w moim właśnie tutaj ekwipunku z i my, a tylko 4. O nie, chyba to przegra. W takim razie stawiamy z i my, a dobra, chyba dogoniłem Dyzia. A teraz pojawił się ten czerwony blok, no dobra, teraz to już na pewno dogoniłem Dyzia, a Filo dalej jest tam i zobaczcie, lawa znowu się będzie podnosić. Dobra, no, no teraz przyszła pora na kraj, mam mój ulubiony kraj poza Polską, widzisz, to jest my, o, ale to nie będzie Polska, to będzie Portugali i na końcu a, co? Tak jak Cristiano Ronaldo. O nie, no jak to Portugalia jest taka wielka? A nie, no przecież to jest tak długie słowo. A w takim razie, no dobra, Filo, musisz teraz nadgonić, bo zobacz, jak teraz przyjdzie ta lawa, to zginiesz. No wiem i tego się obawiam, dlatego wybieram Kazachstan. Kazachstan, ky, azy, a, hy, sy, ty, a, ny. O nie, jakie to jest długie, Filo, to prześcignął.
Jest, no jestem wyżej od ciebie. O nie, tylko nie to. No dobra, w takim razie widzowie, ja muszę coś wymyślić. Może damy kraj, w którym mieszkamy, czyli Polska. Dobra, w takim razie Polska pojawiła się już właśnie w moim ekwipunku, więc będziemy ją stawiać. Mam nadzieję, że chociaż zbliżę się do niego, który jest tak wysoko. W takim razie budujemy się. P-O-L-S-K-A. Tylko 6 liter. Ha, no jaki ty jesteś niziutki. No nie, tylko nie to. Przecież zaraz to mnie dosłownie filo przegoni. O nie, nie, jest dobrze. Musimy się odkuć. Ale uwaga, uwaga, bo lawa bulgocze zaraz się podniesie. I uwaga, 3, 2, 1 i ta lawa. O nie, nie. O kurczę, jak ta lawa poszła, filo, czy ty żyjesz? Tak, żyję. A Dysia, to się w ogóle nie ma o co martwić nawet. Dobra, więc losuję, co teraz budujemy. I jest to 3, 2, 1 i jedzenie. Okej, a więc ja zbuduję sobie pizzę. Pizza, o kurczę, faktycznie, no jest pizza. Nie jest to za długie słowo, więc będziemy mogli go dogonić. Dobra, w takim razie, co ty masz, Filo? Jakie masz jedzenie swoje? No, ja lubię Oreo. Oreo, o kurczę, dobra, to nie jest zbyt długie. Mam nadzieję, że nie spadniesz w następnej rundzie. Niestety, widzowie, nie wpadłem na lepszy pomysł. Wymyśliłem sobie pyzy, zobaczcie, pyzy. Tylko 4 litery, a nie, tak to nigdy nie dogonię, Dysia. Ale dobra, muszę wstawać, bo się kończy czas. Więc stawiamy, pyzy, dobra. Niestety, nie zbliżyłem się do Dysia, o nie. A tam, zobaczcie, już jest prawie koniec. Jeszcze zostały tylko 4 rundy i będzie fajna, dobra. Aha, odliczanie do kolejnego słowa. Dobra, 3, 2, 1 i mamy kolory, widzowie. O mój Boże, zbuduję swój ulubiony kolor, czyli niebie. I teraz muszę dać końcówkę ski, niebieski, o tak. Co? Tylko nie to, przecież on wygra. Musimy się, widzowie, teraz naprawdę postarać. O nie, Nunu, czemu ty się jest tak wysoko? Ja chcę go dogonić, dobra, biorę żółty. O, żółty, ale Filo, to jest naprawdę niezbyt wysoko, wiesz? O nic, ja dam radę. No dobra, widzowie, w takim razie ten nasz kolor czerwony brzmi naprawdę dobrze. Ma trochę liter. Czerwony, zobaczcie, 8 liter. Dobra, to jest naprawdę dobry patent, żeby chociaż troszeczkę podgonić tego Dysia, który jest aż tak wysoko. Uwaga, uwaga, będę właśnie to stawiał. Dobra, zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, czerwony blok już się pojawił. W takim razie, o nie, Filo, zobacz, ty jesteś dosłownie zagrożony, a ja już naprawdę nie mam daleko do tego Dysia. I zobaczcie, lawa się podniesie za 3, 2, 1 i... Co jest? Filo chyba przegrał, patrzcie to. O nie, co jest? O Dysia, ono odpadło. Filo jest pod lawą, czyli już nie wygra 1000 zł, a ty mnie nigdy nie dogonisz, bo ja to zgarnę, jestem najlepszy. A właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że grałem aż o 1000 zł. O nie, widzowie, naprawdę muszę się teraz bardzo postarać. Zobaczcie, tylko jednym bloczkiem udało mi się przetrwać, a Dysio jest tak wysoko. A wygram z tobą, ty mały szkrabie, i już losuję kolejne słowo. 3, 2, 1, wypadły zwierzęta. I padłem na pomysł, żeby zbudować krokodyla. Kry, oki, odyl. O nie, od krokodyla wybrał, Boże święty. Przecież on jest tak wysoko, nigdy z nim nie wygramy. No nie, widzowie, dobra, muszę zrobić burzę mózgów. Uwaga, uwaga, dobra, będę myślał. I wymyśliłem, dobra, w takim razie jaszczurka. Zobaczcie, widzowie, to słowo jest tak niesamowicie długie, że nawet nie zmieściło mi się w ekwipunku. Jaszczurka. Dobra, Dysia, uwaga, uwaga, bo się do ciebie zbliżam. J-A-S-Z-Z-U-R-K-A. Zobacz, Dysia, już wcale nie mam tak daleko do ciebie. O nie, i tak mnie nie dogonisz. Oj, dogonię, dogonię. Dobra, widzowie, teraz zobaczymy właśnie kolejny temat. I po tym kolejnym temacie będzie się lama podwyższać, więc uwaga, uwaga. I 3, 2, 1, miesiąc. Zobaczcie, widzowie, to miesiąc, o nie. Dobra, no wiem, co dam, ty nigdy mnie nie dogonisz, bo to jest miesiąc z lata, jest to oczywiście czerwiec. Czerwiec, o nie, przecież czerwiec też jest w miarę właśnie jedną z dłuższych. Kurczę, co my możemy wybrać? No dobra, może ja dam luty? O nie, luty przecież jest taki, to nie może przyjść do głowy. Dobra, w takim razie może listopad. I zobaczcie, widzowie, listopad ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 liter. Więc Dysio, teraz to cię dogonię. L, i, s, ty, o, p, a, d, dobra. Jeszcze czerwony bloczek oddzielający słowa nam się pojawił. I patrzcie, no nie mam tak daleko do ciebie, Dysio, o nie. I zobaczcie, za chwilę powiększy się ta lawa, dosłownie za 3 sekundy. No i dobra, widzowie, 3, 2, 1 i... O, nie, o Boże, prawie się spaliłem, Dysio. A, zaraz ze mną przegrasz, a ja losuję kolejną konkurencję. I to jest już chyba ostatnia, jest to przedmiot w szkole. A więc go buduję, ja biorę język polski. Py, o, lysyki.
I dobra, chyba w takim razie nie skończyłeś. Jeszcze nie wygrałeś, stary. Dobra, mam szansę jeszcze pokonać Dysia. Tylko musimy naprawdę pomyśleć, dobra, jaki może być przedmiot szkoły, który jest taki długi. Dobra, myślę, że matematyka. Pewnie, że tak. Zobaczcie, w moim ekwipunku pojawiła się matematyka. Czy to jest, czekaj, 9? To jest chyba 10 aż liter. O Jezu, dobra, mamy szansę go prześcignąć w tym momencie. I stawiamy, uwaga, dobra, zobaczcie, jak go dojmiemy właśnie tego Dysia. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I dobra, mamy 10. No i zobaczcie, widzowie, zrównałem się z tobą, Dysia. Jak to możliwe? No to niemożliwe, ja muszę wygrać. No właśnie, ale teraz zobacz, Dysio, jeszcze chyba nam coś brakuje. Czy będzie 11 runda finałowa? Dobra, widzowie, za 3, 2, 1 pojawi się właśnie konkurencja. Najlepszy piłkarz na świecie? O nie, Dysio, ja chyba wiem, co ty dasz kogo. Dobra, no nie mam pomysłu na piłkarza. Może zbuduj pierwszy, bo ty jesteś tym całkiem niezły. Ja pierwszy tym razem? No dobra, w takim razie, widzowie, najlepszy piłkarz na świecie to Lewandowski. Więc właśnie go sobie zaraz tutaj zbudujemy. Patrzcie, widzowie, już w moim ekwipunku właśnie się pojawiło Lewandowski. Taki jest, kurczę, długi, że w ogóle nie mogę go napisać. 11 liter. Zobacz, Dysio, to będzie dosłownie twój koniec. Patrz, kogo ja mam. Lewandowski. Patrz, jak jestem wysoko. Ale nie jesteś wysoko. Ja teraz napiszę prawdziwego, najlepszego piłkarza na świecie. Oczywiście nie będzie to Messi, tylko to będzie jak to jestem pod tobą, Ronaldo? No nie, jak to? Przegrałeś! Oszuście ty jeden! No nie, powinieneś teraz podwyższyć lawa i go właśnie sprzątać, przecież my wygraliśmy. O nie, widzowie, ale on mnie wkurzył. No ty oszuście! Teraz wylądujesz sobie w lawie, co to jest, co to jest za rekin? No, chodź ze mną, tam, pod wodę. Może się skuszę, dobra, niech ci będzie, okej. Oj tak, chodź tutaj, tylko naostrzę sobie ząbki. Co ty mówisz w ogóle? Zapraszam cię do mojego królestwa. O nie, co to jest, widzowie, patrzcie. Tutaj jest jakiś katnap i tutaj też głowa, o nie. I teraz staniesz się jednym z katnapów. O Jezus Maria, co? Czemu jestem niby katnapem? Co jest, widzowie, zmieniło mnie? Mam już pewien pomysł na śmierć. Zobaczcie, widzowie, tutaj jest fontanna lawy. Patrzcie, tutaj w ogóle stoją moi przyjaciele. O mój Boże, no co ty przyodziałeś za wdzianko? Jakie wdzianko, Dysio? Przecież on się staje katnapem. Nie, spokojnie. Ja tutaj widzę bardzo fajną lawę. Zobaczcie, co teraz zrobię. Ej, no nie, jak to? Co wy robicie? No ja chcę się spalić w lawie, a nie podlewać w wodzie. No żadnego palenia się, zaraz zamruję tą lawę. Ej, nie, dobra, widzowie, mam ostatnią sekundę, żeby się spalić tej lawę. Okej, dobra, zrespiłem się. Patrzcie, jestem coraz przerażającym katnapem bardziej. Ten katnap chyba nie jest zbyt przerażający, jest wręcz słodki. Musimy teraz wymyślić kolejny sposób, jak zdedać. Patrzcie, widzowie, Dysio tam rozstawia jakieś kolce, może ich użyjemy. Siema, Dysio, co ty tutaj rozstawiasz? Rozstawiam kolce na te pszczoły, bo mnie tak żądlą. Co? No dobra, okej. I patrzcie, widzowie, wejdziemy sobie w te kolce, bum. No, co ty robisz? To jest na pszczoły. Nie ukuj się o to. No jak to nie, stary, ja muszę zginąć. Muszę być jeszcze przerażający bardziej katnapem. No, co ty wyprawiasz, dlaczego ty chcesz być katnapem? Bo tak, bo ja chcę być naprawdę potężny, bo katnap jest super. Wy też kiedyś będziecie takimi katnapami. Ale najpierw ja muszę być, wchodzę w te kolce. O, dobra, okej, obudziliśmy się jako Bobimir, widzowie, zobaczcie. Jestem taki czerwony. Wow, Filo, jaką mamy piękną kolejkę. Tak, jest fenomenalna, a jaka stroma. Oj, siemano, panowie. Co wy tutaj macie kolejkę? No, kim ty się stałeś? Ja się stałem Bobimirem. Dobra, no ale uważaj na tą kolejkę, bo ona jest strasznie stroma i cię zabije. Faktycznie, zobaczcie, widzowie, jaka ona jest pokręcona. Więc pora wsiąść do tej kolejeczki. Pa, panowie. Nie, stój, muszę cię złapać. Ha, nigdy mnie nie złapiecie. Wow, ale fajna ta kolejka. No uważaj, nie możesz umrzeć. O Jezu, ale mi się kręci w głowie. O kurczę, nie, co? Wy postawiliście tam lawę? Tak, musisz wyskoczyć z wagonu. O, dobra, okej, patrzcie, już jestem kolejnym katnapem. Ten jest troszeczkę bardziej przerażający. O, patrzcie, Filo coś tam robi. Och, teraz moje ziemniaczki w końcu rosną, bo kupiłem sobie nowy, super raśny nawóz. Tylko on jest bardzo trujący. O, patrzcie, co on tutaj wylewa. Trujący jakiś nawóz. Dobra, wskakuje tutaj. No, co ty chcesz zrobić? Nie możesz tam skoczyć, uciekaj mi stąd. Nie, Nunu, nie rób tego. Jak to wejdziesz, to zachorujesz naprawdę poważną chorobę. No, co wy gadacie? Ja dosłownie chcę właśnie w tym zginąć, to jest fenomenalny pomysł. I co mi teraz nie zrobicie? Nie skakuj, bo dostaniesz Alzheimera. Nie, nieprawda. I hop, do tej lawy.
Bill. O, dobra, o patrzcie, teraz zamieniło nas w Boba Fanta. A swoją drogą, dzisiaj jest dzień gotowania, więc idziemy zobaczyć, co gotują. Zobaczcie, tutaj sobie właśnie wchodzimy za tą białą kurtynę. O Jezu, jaki wielki gar, co wy tutaj gotujecie? Gotujemy zupkę. O kurczę, dobra, jaka to będzie zupa? Gotujemy buraczkową. Buraczkową zupkę, wow, ale wy dodajecie tutaj właśnie składników. A no, no jak ty super wyglądasz, jesteś niebieskim Boba Fantem, ale nie jest jeszcze tej zupy, bo jest jeszcze nie gotowa, musi się ugotować, ale może przynieść kilka składników. Okej, przyniesiemy może kilka składników, co oni tutaj mają? O kurczę, patrzcie, to są chyba jakieś zatrute. Oko pająka sobie weźmiemy. Ej, Dysio, nie obrazi się, jeżeli troszeczkę kwiatków wam dodam i zgniłych rzeczy? Ej, no co ty wrzucasz, przecież ta zupa będzie nie do zjedzenia. No, no nie, nie wrzucaj tam tych rzeczy. Dlaczego nie? Ja chcę właśnie od niej zginąć. Fu, spróbowałam na palec, jest okropna, obrzydliwa. Ja myślę, że już mogę wskakiwać, jest to dosłownie fenomenalna zupka i hop. O kurczę, nie, co jest? Zaczyna nas bić, widzowie. Co tu się w ogóle dzieje, widzowie? Chyba zaraz umrę. Okej, dobra, widzowie, zobaczcie, zamieniło nas w kolejnego catnapa. Tym razem jesteśmy już naprawdę trochę straszni. Może wystraszymy naszego jakiegoś kolegę jumpscarem. O, zobaczcie, tam jest Filo. Okej, puszczamy mu jumpscara za 3, 2, 1 i buu, Filo. A, co tu robi catnap? Uciekam z tego domu. Co ty się tak boisz, Filo? Przecież to ja. Zostaw mnie. No jak to? Czy naprawdę my już jesteśmy tacy straszni? Co tutaj robi Dysio? Chyba tutaj trwa jakaś budowa. Ktoś mnie opędzlował. Muszę tutaj zastawić jeszcze tył. Oj, Dysio, Dysio, coś bym taki pewny nie był. Wykorzystam te twoje lasery, co? Nie, do czego chcesz je wykorzystać? No do śmierci. Nie, tylko nie to. Muszę je wszystkie zniszczyć szybko. Ej, no nie, tylko nie to. No kurczę, co on kasuje to wszystko? Dobra, widzowie, pora wejść właśnie w te lasery. Patrzcie, on nas tak szybko zabija. Jo, kurczę, dobra, zobaczcie, jestem hop i hop, skocz. Zobaczcie, w ogóle pojawiła się jakaś tutaj tęczowa wieża. Nawet nie wiem, co to jest. Wow, ale mam super gravity guna. Co? Masz gravity guna? Widzowie, to jest kolejny sposób na moją śmierć. Ej, a mógłbyś mi go pożyczyć, czy coś? A po co ci jest potrzebny? Żeby się zmienić. Nie, nie ma nawet takiej opcji. No dlaczego? Dawaj mi to. Nie, idę go przed tobą schować, bo jesteś agresywny. No co? Ale przecież nie do ciebie, ja bym ci nigdy nic nie zrobił. Co ty se myślisz? Ej, czekajcie, co ja tutaj widzę? Co? Ej, ten Gravity Gun ożył, czy mi się wydaje? O nie, widzowie, jak to? Jestem opanowany przez Gravity Guna. Nie, co to jest za skok? Przecież chyba ja zginę. I bum, dobra, widzowie, patrzcie, zmienił mi się teraz nawet głos. Co jest? Widzę, że tutaj Dysio znowu stoi przy laserach, ale mam pomysł, bo Filo chyba kupił sobie nowego jetpacka. Wow, ale mam fajnego jetpacka i sobie teraz nim polatam. Siema, Filo, co ty tutaj robisz? O nie, to znowu catnap. No jaki catnap? Przecież to ja jestem nudem. Co ty masz w tej skrzynce? Wow, tutaj też jest jakiś jetpack. Otóż tego jetpacka, to jest niebezpieczne, Nunu. Nie, no co ty mówisz? To jest właśnie super ekstra. Musimy założyć tego jetpacka i patrz, jak sobie polatamy. Jak zaraz nie wylądujesz, to cię sam rozciacham. Wracaj tu. Aha, już nigdy nie wyląduję. A jak już wyląduję, to spadnę jako przerażający catnap. On próbuje chyba nas ściągnąć z tej góry. Nunu, złaź stąd. Nigdy, co ty do mnie lecisz? Zaraz zdejmiemy sobie właśnie ten kaftan. I uwaga, 3, 2, 1 i zdejmujemy jetpacka. Będziemy lecieć na sam dom. I dobra, widzowie, lecimy, patrzcie. A, chyba się rozwalą te drzewa. O kurczę, zobaczcie, widzowie, zmieniłem się w Kikin Chicken. Jestem cały żółty. O, siema, Filo. Wow, Nunu, jaki ty jesteś piękny, cały żółty. Ja kocham Kikin Chicken. No tak, też mi się bardzo właśnie podoba. Ej, w ogóle słyszałem właśnie, że Dysio ma jakieś nowe niedźwiedzie. Łapcie moje niedźwiedzie, najlepsze cheeseburgery w okolicy. Musicie być wielkie i macie trochę rybek do tego. Ej, co ty, Dysio, tu wyrabiasz? Uważaj, Nunu, nie podchodź, one tak mocno gryzą, a są jeszcze złe, bo nie są najedzone. Ale ja nie mam dla nich żadnego jedzenia. Gdzie mogę znaleźć? Za domkiem w skrzynce, przynieś trochę. Za domkiem w skrzynce? Dobra, domyślam się, że twoim. O, jest skrzynka. Mamy tutaj zupę grzybową i surowe dorsze. A może wkurzymy te niedźwiadki i właśnie zupę grzybową mi wylejemy? Zobaczymy, co się stanie. Wejdę tutaj sobie na górę i będę im rzucał jedzenie. Pamiętaj, żeby nie dawać im zupy grzybowej, bo jej nienawidzą. A właśnie, może i dam zupę grzybową, zobacz. O nie, ale one będą teraz złe. O nie, zobaczcie, jak się na mnie zeźliły. Kurczę, głupie niedźwiedzie. Dobra, okej, patrz, jestem piki-piki teraz. Jestem cały różowy.
nowy. Słyszałem, że Dysia ma jakąś nową farmę kaktusów. Ale te kaktusiki są suche, muszę im tu nalać dużo wody. Dysio, może sprawdźmy mój nawóz, dopiero co go sprowadziłem. No dobra, to dawaj pod tego kaktusiora. Co to za dziadostwo, ten kaktus zero uschnie. Zobacz, jak się rozpadł, co ty zrobiłeś? Ej, siemano panowie, słuchajcie, co wy tutaj macie? Patrzcie, kim jestem, teraz jestem takim Piki Pigi. Wyglądasz okropnie, idź stąd, świniaku. Ej, no co ty w ogóle mówisz, ale masz fajne kaktusy. Ej, widzowie, wy też myślicie to samo, co ja, bardzo dobry sposób na zamienienie się w kolejnego. Okej, wykorzystam twoje kaktusy, Dysio. Nie, co ty robisz, muszę wyciąć te kaktusy. No nie, co? Ej, no chwila, dlaczego ty wycinasz kaktusy? No nie, ej, wyciąłeś całą swoją farmę, opętało cię? Spoko, mam jeszcze lepszy nawóz, postawię je w chwilę na nogi. I boom, i chyba zaraz zginę. O, dobra, okej, zobaczcie, jestem Crafty Cornem. O, co wy macie, siema? Cześć, Nunu, dzisiaj jest dzień latania elytrą. Jupi, ale jest fajnie. Ja też chcę tak polatać. Lecimy na wielką górę, chodź chwilą. Patrz, jak oni latają jak ptaki, też tak chcę. A w ogóle kolejny nasz fajny pomysł na zamienienie się w inną postać. Dobra, zobaczcie, panowie, zaraz będę tam u was. O nie, no ty jesteś za mały, złaź stąd, bo się zabijesz, tylko my możemy latać. Oj, no nie wiem, czy jestem taki mały, jestem Crafty Cornem, który jest chyba większy nawet od was. Dawać mi elytrę. Dobra, Filo, dawaj tę elytrę, zrzucam cię stąd. Oho, ale chłopak poleciał. Okej, dobra, Dysio, to co, może polatamy sobie we dwójkę? Puuu! Zaraz cię złapię, jestem najszybszym lotnikiem w mieście. No nie wiem, stary, dobra, zaraz to ja się rozwalę. Zobaczcie, zaraz wyłączę sobie właśnie tą elytrę, zdejmujemy sobie teraz i zobaczcie, będzie dead. Bum, widzowie, patrzcie, wow, zamieniłem się w kolejnego katnapa. Widzowie, poczekajcie, coś tutaj widzę, widzicie ten okropny łeb? O nie, kim ty jesteś? Jestem największym katnapem na świecie, muszę cię gdzieś zabrać, chodź z nami. Jestem królem katnapu. Co, ej, królu katnapów, a kto to tutaj jest obok? Jestem jego młodszym bratem. Aha, no dobra, czyli ty jesteś właśnie taki sam jak ja, tylko trochę większy, a czy ja będę mógł być takim wielkim katnapem? Tak, tylko musisz pójść z nami. Okej, dobra, no to zaprowadźcie mnie gdzie? Chodź, Nunu, idziemy do podziemi. Do podziemi? O kurczę, trochę się boję, no ale dobra, zaufam wam. Chodź tu do nas, tu stoi maszyna przemiany, musisz się zmienić. O nie, co, gdzie ja jestem? Widzowie, zobaczcie, tutaj są inne postacie, dosłownie jacyś chyba koledzy katnapa. Ej, co tutaj jest tyle tych trupów, czy ja nie skończę w grobie? Nie, ty będziesz jednym z nas. No dobra, okej, chcę być jednym z was. Gdzie teraz mam wejść? Musisz wejść tutaj, do środka tej maszyny, na te cztery bloki. Wow, co to jest za maszyna? No dobra, okej. I w takim razie, o, co, przemienili mnie? Nie, spadam! A, co się dzieje? Bum, dobra, widzowie, zobaczcie, zrespiłem się faktycznie jako król katnapów, superancko. Dobra, idziemy teraz nastraszyć moich przyjaciół. A co tu robi katnap? Ha, chodź tutaj, zaraz ci puszczę jumpscare'a. 3, 2, 1, pum. Oj, Dysio, Dysio, zobacz to, kto przyszedł do ciebie. O nie, nie gądź mnie, proszę, daruj mi życie. No i widzicie, widzowie, wszyscy się nas boją. Jesteście bardzo niegrzecznymi dziećmi, idziecie do końca. Co, dlaczego idziemy do końca, Dysio? Dysio, Dysio, chodź, chodź, zobacz, on tam siedzi, chodź, coś ci pokażę, dawaj tutaj. Patrz, mamy tutaj coś specjalnego, zobacz, wykopiemy, a tutaj jest skrzynka, patrz. A mój Boże, skrzynka i nawet książka. Musimy się stąd jakoś wydostać. No, mamy kilopy i to, więc możemy rozkopać. Tak, też mi się tak wydaje, dobra, w takim razie czekaj. Ej, bo chciałem wykopać to drwienko, czekaj, on na pewno nas nie widzi. On sobie teraz siedzi na kanapie, dobra, czekajcie, musimy tutaj zamknąć, let's go. I czekaj, przeczytamy pierwsze zadanie, okej, wpadnijcie do ogniska, idealnie. Zobaczcie, Filo cały czas tam siedzi przy okienku, ciekawe kiedy się skapie, że nas nie ma. O nie, co się stało? Gdzie jest Nunu i Dysio? Nunu, halo, gdzie jesteś? A kurczę, nie, już mnie zauważył. Czekaj, Dysio, chodź, zobacz, tam jest jakieś ognisko. Musimy się do niego tutaj właśnie walić, dawaj. A mój Boże, będę skakał w ogniu. Tak, dawaj, chodź do tego ogniska, ale on się wkurzy. O nie, co wy robicie? Ja już za was biegnę. Bawicie się ogniem? Wiecie, że nie wolno przecież bawić się ogniem. No jak to nie? Normalnie możemy. A dlaczego nie możemy niby? Bo moglibyście się spalić i co by dopiero było? Skinęlibyście. Idziecie znowu do końca, jesteście bardzo niedobrzy.
dobrymi bachorami. O nie, Tysiu, znowu musimy wracać do końca. A mój Boże, tylko nie to. Chodzimy do końca po kolei. Ej, co ty zrobi? Zniszczyłeś koniec? Nie, Dizio, ty nie wychodzisz na pewno z końca. Ej, czemu ja? Bo jesteś wyjątkowo niegrzesznym dzieckiem. Będę ci tu brudził nasionami. Ty jesteś się tak zachowywać, albo dam ci dodatkową karę. Jak dasz mi jedzenie, to się uspokoję, jestem giga głodny. O dobra, Filo akurat sobie odchodzi. Patrzcie tam, widzowie, będzie teraz w garażu, a my przeczytamy kolejne zadanie. Topci się w basenie. O nie, no co, znowu mamy coś robić. Ej, dobra, ej, patrz, poczekaj, zobacz, tutaj mamy rozwalone jeszcze z poprzedniego razu. Wystarczy, że teraz skopiemy to drewienko i znowu z Dyziem uciekamy. Let's go, dawaj do tego basenu. Ale tu nie ma wejścia. Ej, no właśnie, ale dobra, spokojnie, ja mam siekierkę, także sobie. Ej, dobra, a co ty na skok tam z samej góry? No dobra, już wchodzę. Dobra, ciekawe, kiedy ten właśnie żółty koleś się skapnie, że mu tutaj odwalamy znowu. Dobra, wchodzimy, no, ale ja cię zrzucę z tej drabinki. Au, no nie rób tego, Dyzio. Mój Boże, co wy robicie? Czemu tak wysoko skaczecie do basenu? To jest niebezpiecznie. Aha, tak jest, będę skakał za chwilę, Filo, i co mi zrobisz? A ja już wpadłem do basenu i się topię. Jak tylko was złapię, idziecie do końca. Ale już, no, złazisz. A Dyzio, no nie, zaraz się potopicie wszyscy. Tak jest, topimy się, bo ratuj, wiemy, się utopię. Dobra, szybko wychodzimy z wody i idziemy do końca, bo już nie, strasznie się na was zawiodłem, nie? Idziecie do końca w tej chwili. Jak to się na nas zawiodłeś? Ale przecież my jesteśmy normalnymi dziećmi. Ja nie myślałem, że będziecie... Autem. Ej, co? Jesteście ci normalni autokrani? Haha, zobacz. No nie, ja myślałem, że wy jesteście lepszymi dziećmi, ale nie, w takim razie idziecie do końca. O nie, no znowu do tego końca, o mój Boże. Zostajecie tutaj bez jedzenia i bez picia, a ja w tej chwili idę po diamenty do kopalni. Bądźcie grzeczni, bo dobra, się inaczej. Okej, będziemy grzeczni, spokojnie, Filo, nie martw się. Dobra, w takim razie numer trzeci to podmięcie skrzynki na prywatne. O kurczę, dobra. W takim razie teraz stąd, widzowie, uciekamy. Dobra, cały czas jest ta dziura, której Filo nie zalepił. Okej, wchodzimy sobie właśnie przez te drzwi z powrotem i tutaj Filo ma swoje skrzynki. Zobaczcie to, tu jest złoto, a tutaj jest jedzenie. Biorę całe jedzenie. Nie, czekaj, czekaj, nie bierz, zaraz mam lepszy pomysł. Zobacz, mamy tutaj K-pad panel. Chodź, zobacz, cyk, rzucę ci. Teraz zamienimy jego skrzynki na nasze prywatne i ustawimy własne kody. Okej, jaki kod ustawiłeś tutaj? Nie powiem ci, musisz sam zgadnąć. Czekaj, 777. Nie, chyba nie. Tylko jedną cyfrę dałem. O, dobra, czyli jednak 7, dobra, dobrze wpisałem. Dobra, okej, na pewno się nie skapnie. Teraz, widzowie, tutaj gdzie jest jego złoto, właśnie też przemienimy na moje. A ja kod ustawię może 666, dobra, idealnie. I teraz sobie właśnie tutaj ustawiliśmy kodzik 666. Dobra, Filo to się na pewno nie skapnie. O co tutaj chodzi? W takim razie chodź i teraz czekamy na jego powrót. No chodź, wejdziemy do klatki. Tak, też mi się tak wydaje, żeby na pewno właśnie się nie skapnął, że coś tutaj się zrobiło dziwnego. Chodź, wrócimy tym naszym oknem. O kurczę, nazbierałem tyle diamentów, ale zjadłbym coś. I w sumie odłożyłbym je najlepiej do skrzynki, bo jeszcze ktoś mi je ukradnie. A czekaj, co to jest? One wyglądają jakoś inaczej. Czekaj, moje normalne skrzynki były żółte, a te broni hasło? Ja nie ustawiłem żadnego hasła, o co chodzi? Widzisz, Tysio, zobacz, co my zrobiliśmy, ale się do nas wkurzy. On nawet nie podejrzewa, że to my, on jest za głupiutki. Haha, dokładnie tak. Czy to jest wasza sprawka, chłopaki? Ale o co ci chodzi? Ja nie wiem, o czym mówisz. Wiecie dobrze, o czym mówię. To te zmienione skrzynki. Wy już wychodziliście z klatki. Jeszcze nie wiem jak, ale zaraz się to dowiem i to na pewno wy tak zrobiliście. Nie, no skąd? Jak to? Przecież my cały czas jesteśmy obtoczeni tymi kratami. Dobra, okej, chodź, Dyzio, po jego bronię. Okej, podchodzimy sobie teraz tutaj, tylko uwaga, żeby nas nie widział. I zobacz, Dyzio, tutaj jest taka skrzyneczka. O mój Boże, czy tu będą jakieś gnaty? O tak, biorę te bronie. Okej, tak, bierzemy te broni, właśnie idziemy teraz ich używać na jakieś może zwierzątka. Chodź, pójdziemy na polowanie. Dobra, zobaczcie, tutaj jest tyle zwierzątek, a my użyjemy tych wszystkich broni. Ała, kurczę, jakie to jest głośne. Dobra, zobaczcie, w ogóle mam tutaj jeszcze bazukę. Chodź, tutaj musimy jeszcze przetestować właśnie tego RPG-a. Patrz, na przykład sobie strzelę tutaj, cyk. Wow. Au, nie, obal mnie zabiłeś, zaraz ty dostaniesz. Au, nie, co ty masz w ogóle za pioruny? Czekaj, jeszcze podejdźmy do innych zwierzątek, bo ja te pioruny muszę zobaczyć. Ło, kurczę, dobra. Panie, co wy robicie? Co? Nie, skąd? Czy tu coś wybuchło? Ja widziałem, jak tu była przed chwilą świnka, a potem jej nie było. To wasza sprawka.
Nie, jak no to? Nie, Dysia, z czego ty strzelasz? Co to za broń? Dzieci nie mogą takich mieć broni. M249. No, dobra, Dysia, wiesz co? Odłóż może tę broń. Ale ja nic nie miałem, nie, skąd? Ej, kurczę, dobra chwila, ej, weź tutaj chwilkę podejdź. Patrz, bum. O kurczę, co znikło? To mi zniszczył rowerek. To mi zniszczył rowerek. Nikt nie zniszczył. Idziecie do kąta. Idziecie do końca. Nikt się nie przyznał, kto zniszczył mój samochodzik, więc obaj idziecie do końca. Ja na pewno nie, dobra, gdzie do tego końca? Przed wejściem do końca macie mi oddać wszystkie bronie, słyszysz to? Wszystkie, co do jednego. No dobra, niech ci będzie, masz tutaj te moje. O nie, na pewno nie siekierka, co? Znaczy nic nie miałem. Co? Oddaj siekierkę, Nunu, ja widziałem, trzymasz tam siekierkę. Nie! Co to za fajerwerki? To nie, nie są fajerwerki, nie mogą mieć. Ale to są rakiety, dobra, mniejsza z tym. Ech, okej, okay, już wchodzę. A co tam robi Tysio w ogóle w tym zegarze? O nie! Znalazłeś mnie, masz tą broń, nic wodziu i spadaj. Będziesz tu siedział całą wieczność. Ale czekaj, Dysio, co ty tu robisz przy tej skrzynce? I co tu robi to okno? Ja je muszę szybko zakleić. To wy tutaj wychodziliście z końca. Nieładnie, teraz już nie wyjdziecie. Skąd? Wcale nie. Dobra, do tej skrzynki na razie chyba się nie przejął albo coś. Dobra, w takim razie teraz trzeba przeczytać kolejne zadanie. Dobra, zjedz złote jabłka ze stołu. Dobra, zostawiam tutaj jabłka, które będą na mnie czekać, a ja idę na dór, więc nic tutaj nie róbcie i pod żadnym pozorem ich nie jedzcie. Dobra, spokojnie, nigdy w życiu bym ci ich nie zjadł, prawda, Dysio? Ty chyba też. Tak. Dobra, to papa, widzimy się za chwilę. Papa. Zostawiłem sobie gnata. Ojejku, dobra, no to jest naprawdę dobra rzecz, okej. Poczekaj, możesz tym kilofem wykopać tą kratę? Pewnie, że mogę. Dawaj, o mój Boże, jaki dobry jest ten kilof, zobacz. Dawaj wszystkie jabłka i my wszystko mu zjemy. Daj mi te jabłuszka. Masz dwa, ja też opylę dwa. Okej, dobra, dzięki ci bardzo. Dawaj, jemy szybko, wyżerka. Mam, miam, miam, miam. I czekaj, i ostatni zjemy na jego oczach, dobra? Dawaj, zdemolujemy mu dom. Chyba bronią tego nie zrobisz. Dobra, czekaj, bo on chyba wraca. Gdzie są moje jabłka? Halo, gdzie? Czy spadły? Nie ma ich, nie ma moich jabłek, to wasza wina. Tyzio, co ty masz w ręce? Przepraszam. Za mocno ja mam. Oddawaj jabłka, przepraszam, nie! Wszystko zjedliśmy, nasz okazję na ucieczkę! Z pistoletu! Nie, tylko nie to! No nie uciekajcie! Wracajcie szybko! Co to znaczy? Co wy tu zadaliście? Dobra, nic! Szybko odkładać to i do domu! Ale ja nie chcę być w domu! O nie, czekaj, co? Kurczę, paliwo mi się skończyło w jetpacku! O nie, dobra, już ci go oddaję! Oddawajcie jetpacka i idziecie w tej chwili do klatki! No jak? To znowu do tej klatki! Idziemy. Ech, widzowie, co za niemożliwy tata. Ej, Nunu, poczekaj, nie wchodź jeszcze, zobacz, go nie ma. Zobacz, jaką mu niespodziankę zrobię przed drzwiami, chodź do klatki. Ale przecież to cały nasz dom eksploduje teraz, jak przecież on w to wejdzie. Zobaczymy. Okej, on wraca. A, dobra. Co to było, Dysio? O mój Boże! Ale to był świetny pomysł, wysadziliśmy tego knura. No wysadziliśmy, ale no nie, co teraz z naszym domem, Dysio? A nie wiem, niech sobie go odbudowywuje, mnie on nie interesuje. O nie, dobra, może w takim razie zobaczymy, jakie jest kolejne zadanie, dobra. Ukradnijcie samochód, chwila, o mój Boże, teraz musimy ukraść samochód i nim się przejechać. Czekaj, może, co możemy rozkopać? Dobra, ja tą siekierką może rozkopię teraz tutaj, chodź Dysio szybko do mnie. Dobra, teraz sobie oczywiście tutaj zamurujemy, przejdziemy obok i musimy otworzyć bramę garażową. Tutaj jest ognisko wielkie, nie wiem kiedy Filo wróci, dobra. Okej, Dysio, wsiadamy do tych aut i wyjeżdżamy. O nie, czekaj, bramę trzeba otworzyć. A, otworzyłeś, dobra, nieważne, to w takim razie czekajcie, widzowie, muszę tutaj wyjechać, let's go. Ale to jest kozackie. Tak, to jest superackie, dosłownie to jeżdżenie autami. O nie, co wy robicie? Wy nie możecie jeździć autami, wy nie macie przecież prawa jazdy. Jak to nie? Ej, no co jest? Gdzie jest moje auto? Uważajcie, bo strzelę do was z machine guna. Ja uciekam. No nie, a ja i tak już nie mam auta. O nie, widzowie, co się stało? A ja zdobyłem sobie teraz, widzowie, nowy samochód, który był właśnie za lasem. O hej, Dysio. Ej, no. O nie, co ty robisz? Kolejny samochód. Skąd ty je bierzesz? Nie wolno tak. Zostaw, wejdź z samochodu, wyjdź. Ej, no nie, kurczę, dlaczego? Padł do wody. Co jest? Ej, no nie, on
wziął go na głowę, łutak. No, oddawaj mój motor. Oddawaj pistolet, oddawaj. Nie, trzymaj motor. O kurczę, jaki motorek kolejny. No nie, nawet nie zdążył się zdrespić. Ej, filosoś jest tak swoim domem chyba. No nie, czemu to się pali? Wszystko masz tutaj rozwalone, a nasze końce są całe i zdrowe. Ciekawe, dobra, czekaj, w takim razie co mam teraz zrobić? Wszyscy idziecie do końca, ale już, migiem. Ojejku, znowu do tego końca, no nie. I Dyzio, oddawaj pistolet. Nie mam żadnego pistoletu, zepsuł mi się. Nie masz pistolet. Widziałem, nie. Że masz, musisz go oddać. Nie mam, masz, mogę się... Żadna skrzynka, żadna, tam w ogóle nic nie ma przecież. Teraz idę po nowe panele do sklepu, bo tutaj jest wszystko rozwalone. No, zobacz. Trzymaj tą bombę i rzuć w niego, zobacz. Trzymaj 16 sztuk, zobacz, co znalazłem w lesie, te granaty molotowe. O Jezu, co? Ty zniszczyłeś tam, ała, Jezus Maria, jak to pije, czekaj. Dobra, to rzucimy nim potem, jak właśnie tutaj przyjdzie, ale muszę zobaczyć kolejne zadanie. Okej, teraz bawcie się z mutantami. Ej, Dysio, to jest idealny pomysł, aby te granaciki właśnie rzucać w mutanty. Chodź, idziemy do lasu. Dobra, idę. O Jezu, dobra, Dysio, oni tutaj są, te mutanciory, co się tak tłuką, what? Dobra, rzucamy w nich właśnie tym, widzowie, patrzcie, jakie to jest fajne. A, o Jezus Maria, co jest, który mnie bije? Jezu, jak tam coś walnęło. O nie, ten mutancior do mnie idzie, pomóż mi, Dysio. Zaraz tu wszystkie wykończę. Ej, nie, tutaj w ogóle mutant Enderman jest, dobra, czekaj, rzucamy w nich tym wszystkim. A, ma pół serca. A, co wy tu robicie? No nie, tu są mutanty, muszę was uratować. Uciekajcie szybko. O nie, ej, coś mi ściągało. O Jezus Maria, jakie tu są wybuchy. Nie, ładnie, Nunu, tym razem co, mutanty. Ja musiałem się tym wszystkim zająć, bo wyście zginęli. Idziemy do końca, szybko. Nunu, ty też nie jesteś lepszy. Zapraszam wszystkich pięknie do końca, ale z niego nie wyjdziecie. Nigdy. Tak, jasne, Filo. Bez przerwy nas zamykasz w tym okropnym końcu. Ale tym razem użyję obsydianu. Co? Obsydianem nas zamurujesz? Ale jak to? No, zobaczcie. Zamurowuję całą górę obsydianem tak, że już nie wyjdziecie. O nie, Dyzio, no on nas cały czas zamurowuje, widzisz to? On jest jakimś brutalem. Zobacz, jakie mamy zabaweczki. Co to są zabaweczki? O nie, to jest chyba granat. Dobra, tu kiedyś schowałem skrzynkę. Zobacz. Ojejku, co to jest za skrzynka? Co tu jest? Portal Gun, o mój Boże. A właśnie chyba następna rzecz, którą mamy go wkurzyć, to używajcie portali. Trzeba stąd jakoś uciec. Może wyważymy tutaj jedno okienko, okej. Okej, teraz wyjdziemy sobie portalem, więc tego jednego użyjemy sobie powiedzmy tu, a drugi weźmiemy gdzieś tam. Dobra, więc teraz sobie tutaj oczywiście wskoczymy. O Jezus Mare, co jest? Nie mogę się przykręcić. O, dobra, wyskoczyliśmy. Ej, dobra, widzę się, jak próbujesz wyskoczyć, Dysio. Ja wychodzę przez okno. Nie lubię tej zabawy. Zobacz, możemy rzucać tu granatę. Ej, w domu wybuchną. O mój Boże, co tu się dzieje za rozruba. Dobra, teraz widzowie, idziemy potrolować Fila właśnie tymi portalami. Tylko gdzie ten nic poń poszedł? Dobra, zobacz, Dysio, tam właśnie krąży Filo. Więc to okej, okay, otworzymy ten drugi portal tu w tym miejscu. Halo, co to za portal? On... Ej, czekajcie, to jest Nunu i Dysio? Halo, słyszycie mnie? Patrz, to wybuchło. A! Rzucają... Nie, rzucają we mnie granatami. Ja zaraz im pokażę. O kurczę, zobacz, ile tych granatów. A, oj Boże, co tam się dzieje? Tak, to też wam rzucę granata. O nie, tylko nie granaty. Ja tutaj nie chcę być widzowie. Muszę troszeczkę uciec w takim razie. O, wy tam jesteście. Ja już do was idę. Nie, skąd? Co ty w ogóle mówisz? Wzięliście mojego portal gana, tak? Tylko mi nigdzie nie uciekajcie. Ja dobrze wiem, jak on działa. Nie, no co ty, wcale, że nie, wiesz, absolutnie nie. Dobra, w takim razie widzowie, uciekamy portalami. Okej, może damy tutaj i tutaj. Hop! O nie, co jest? Źle wskoczyłem. Jesteście znowu w klatce, jedź po nie. I co teraz zrobicie? No nie wiem, może jakiś sposób ci znowu uciekniemy. Dobra, Dysio, chodź tutaj po cichutku, przeczytamy kolejne zadanie. Dobra, teraz już przedostatnie. Wysadźcie nowe TNT. O kurczę, przecież oni wczoraj wysadzali tam coś właśnie przy drzewach. Musimy stąd jakoś wyjść, tylko musimy go jakoś wypłoszyć stąd. Ilo! Las się pali przed domem, goń go! No, no nie, gdzie? O, dobra, idealnie poszedł sobie. Chodź teraz, wykopiemy tutaj. Dobra, jeszcze tą doniczkę zniszczymy, dawaj. Dobra, zobacz, gdzie on to właśnie idzie. Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Zobacz, tutaj jest TNT, bierz swoje. Idziemy to wysadzić, chodź tutaj szybko. Zobacz, ja walnę tutaj to lawowe. Dobra, to ja walnę wodniste, dawaj koło siebie. Okej, dobra, dawaj, czekaj. Muszę się troszeczkę odsunąć, żeby mnie na pewno nie zabiło. Wow! A mój Boże, jaki deszczyk! O kurczę.
kurcze, co tu się stało? Jaka wielka plomba wody! Co jest? Co to za duży kloc? A to dobrze się akurat składa, bo mieliście rację. Tam w lesie pali się ogień, musicie mi szybko pomóc go ugasić. O kurcze, co jest? Dosłownie ten właśnie tutaj las płonie. No nie, dobra, poczekajcie widzowie. Więc teraz pójdę za drzewo i zobaczymy, jaka jest kolejna tutaj okazja, czy przepraszam, kolejne zadanie. Używajcie Gravity Gunna na Filo. Ej, Filo, dobra, idę po wodę, żeby ci pomóc to gasić. Ja już mu pomagam TNT moim. O kurcze, dobra, tam chyba zaraz będzie. O Jezu, jak rozlało wodą. Dobra, zobaczcie widzowie, tutaj będzie pora, powiedzmy, chyba Gravity Gun. Dobra, także idziemy właśnie potrolować Fila. Ej, Filo, mam tutaj dla ciebie dużo wody na ugaszenie tego. O, to bardzo dobrze się składa. Czekaj, co to? To nie wygląda jak woda, Nunu. A co ty zrobiłeś? Ej, ja się nie mogę ruszać. No nie, no co ty robisz? Ej, Dysio, zobacz, co zrobiłem. Paczka go mam na muszce. Dawaj, wrzucamy tego łaczka do końca. O tak, czekaj, najpierw go wystrzelimy w kosmos, a potem go złapiemy. Jeszcze raz go weźmiemy tutaj sobie. Chodź tutaj, Filo. Okej, teraz pora zbudować szybko jakiś kojec. Zobacz, dawaj do Wojda go wrzucamy. Co ty robisz, Nunu? Nie, tylko nie do Wojda. Zobacz, tam jest normalnie, nie ma, tam jest otchłań. Jak mnie tam wrzucić, to mnie już nie będzie. Proszę, nie, Nunu. Dysio, co mam z nim zrobić? Za was do Wojda! Do Wojda idziesz i pum! Spadł do Wojda, let's go! Teraz to my mamy władzę, widzowie. Wygraliśmy z tym niedobrym tatą. Tak, wreszcie ten łaczek nie będzie nami dowodził. Dokładnie. I chatę też przejmujemy dla siebie. A wam, widzowie, jeśli podoba się nasz content, to wejdźcie właśnie na filmy, które wam się właśnie wyświetlają na ekranie.